Cześć, z tej strony Dark Souls. W tym filmiku chciałem przybliżyć wam trochę handel w Black Desercie. A więc tak. Pierwsze, o czym musicie wiedzieć, jest to, że aby handlować, musicie najpierw znaleźć osobę, która się handlem zajmuje. W mieście Velia przykładowo jest to ta osoba, Bahar. Zawsze na mapce powinna być ikonka takiego koła, lub możecie to znaleźć, to klikając na lupę i po prostu szukając trade managera. Tak więc zawsze jak kogoś znajdziecie. Ogólnie w wioskach, miastach i w takich punktach właśnie możecie znaleźć handlarzy. Więc jeżeli chcecie handlować, to musicie takie punkty ze sobą połączyć, ponieważ tylko dzięki połączeniu takich punktów możecie dostać pełną sumę pieniędzy. Przykładowo, jeżeli wypadnie wam, jeżeli będziecie chcieli kupić przedmiot w Berniato Farm, to musicie połączyć wszystkie punkty od kapelonu, które prowadzą do tej farmy. Tak jak widzicie, Diaz Farm, Northern Wheat Plantation i dopiero ta farma. I dzięki temu będziecie mogli dać pełną sumę pieniędzy za wasz przedmiot. Ogólnie handlować można na kilka rodzajów w Black Desercie. Czyli na kilka rodzajów, może inaczej to ujmę. Po prostu handel ma, że tak powiem, szerokie zastosowanie. Ja na przykład handluję poprzez łowienie ryb i wywożenie ich jak najdalej od miejsca ich złowienia. Tak jak widzicie, mam prawie pełen ekwipunek ryb. Ryby zostały złowione na Baremie Island. Jest to gdzieś. Zaraz wam pokażę. Gdzieś tutaj, to jest ta wyspa Baremie Island. I z tego miejsca przywiozłem ryby aż do Trentu. I jak widzicie teraz cena za rybę to jest 113%. Taką cenę dostaję. Plus jeszcze dostaję zysk za odległość 47% ceny. Tak więc w sumie ryba o wartości 20 tysięcy srebra kosztuje tutaj 31 tysięcy srebra. Także na tym też można zarabiać. Na rybach właśnie tak wywożą towary, najwięcej możemy zarobić. Teraz kilka słów o tych tutaj opcjach. Możemy się targować. Targowanie kosztuje 5 punktów energii. Jest to taka minigerka, w której musimy po te szarki wagi muszą być na równi. Widzicie, nie udało mi się. Spróbuję jeszcze raz. Mamy trzy szanse na to, żeby się tą szarkę przychylić. No się nie udało, no cóż. Tak wygląda ta minigierka. Nie chcę już tracić punktów energii na nią. Dobrze, sprzedajmy te ryby. Jak widzicie, mam 15 tysięcy. Teraz ekipunku. No i po sprzedaży dostaję 700 tysięcy. Jak na mój poziom łowienia i ryby, które były warte w większości 5 tysięcy, jest to całkiem spory zarobek. Dobra. Wracając. Teraz jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli będziecie chcieli kupować przedmioty handlowe w miastach i wywozić je w punktach takich handlowych i wozić je gdzie indziej, przyda wam się bardzo ta opcja, marketplace.
Kosztuje to jeden punkt energii. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, gdzie ceny są najwyższe. Gdzie za dany towar ceny są najwyższe. Tak jak widzicie, trend Carpeni Tool jest tu, kosztuje tutaj 102%. Ale za to, jeżeli byśmy wywieźli towar do Toscani Farm, dostalibyśmy 4100. Tak więc można się nad tym zastanowić, tak kupić. I właśnie zazwyczaj, gdy kupuję, to prawie cały czas, prawie zawsze korzystam właśnie z tego, żeby zaplanować sobie trasę. Bo lubię mieć pełen wóz, bo najlepiej właśnie mieć pełen wóz, także 10, mam 14 miejsc, a tutaj jest tylko 10 tego w magazynie, więc kupuję wszystko i jeszcze muszę 4, mam 4 miejsca, także tak to wygląda. Możemy też sobie zmieniać terytoria. Poszukać gdzie indziej, może dalej gdzieś, także jak widzicie, można na tym troszkę zarobić. Jest też opcja, by produkować własnoręcznie materiały do handlu. Przykładowo, zaraz wam pokażę. Te drzewa, tak jak widzicie, Serena Timbercrate, Balanus Timbercrate, plus same Pine Timbercrate, kosztują pewną sumę pieniędzy. Tak jak za te drzewka, za 10 po prostu timberów, dostaniemy 1650 srebra. Jak za już przerobienie tego wszystkiego na perłudy, jak widzicie, to nie jest już taka pospolita skrzynka, kosztuje na 50 tysięcy na sprzedaż, także jest dużo roboty, ale zysk jest całkiem spory. Możecie też w ogóle nie zajmować się ścinaniem drzew, tylko przykładowo alchemią i posiadać własny ogródek. Ja mam taki ogródek tylko na marchewki. Ale te marchewki, gdy je zbiorę, mogę sobie zrobić z 10 takich niebieskich marchewek skrzynkę. I ta skrzynka też służy do handlu. Także nawet prawie generalnie prawie wszystko, co jest związane z takim życiem w tej Black Desercie, możecie sprzedać za odpowiednią sumę pieniędzy z zyskiem. Nawet dropy z mobów, czasami dropnie wam przedmiot handlowy, który możecie sprzedać, i to już jest handel. Także handel w tej grze jest prawie na każdym kroku. Generalnie przedmioty, nawet takie handlowe, możecie nawet nie mieć wozu, by je przewozić. Wystarczy je wysłać z magazynu do magazynu przez transport. Tak jak widzicie, mogę je sobie wysłać na przykład do Keplan. I w Keplan mogę sobie to sprzedać. Lub przykładowo do Kapelonu. Także wysyłka jest dosyć tania. A możecie zarobić na tym, że po prostu wyślecie takie skrzynki bez użycia wozu. Ale jeżeli chcecie handlować, tak jak mówię, przewodząc z miasta do miasta, z punktu do punktu, na pewno przyda wam się wóz. Aby zdobyć wóz, taki pierwszy, na sam początek gry, musicie udać się do Hidu. Hejda. I tutaj u stajennego możecie zakupić sobie farm wagona. Zobaczę, pokażę. Jest to właśnie taki zwój jakby. Farm wagon ma 14 slotów, jak widzicie, jest to 100% akceleracji, szybkości, skręcania i hamowania i kosztuje ustajennego 180 tysięcy.
Nawet jeszcze sprawdzę tutaj, bo powinien być farm wagon na zakup. Your horse looks tired. Leave it to me. Nie, tak, jest. 180 tysięcy farm wagon. Także jak widzicie, możecie sobie go kupić taniej niż na aukcji i w ogóle możecie go kupić, nie? Także to już jest zarobek dla was, że oszczędzicie pieniędzy, no ale musicie mieć właśnie jakąś sumę pieniędzy na start, żeby właśnie zakupić ten wagon, będzie wam on potrzebny. Wagon też może służyć do ekspienia koni, bo do takiego wagonu możecie podłączyć własne konie za pomocą opcji ustajennego, zaraz wam pokażę. Także ogólnie nawet takim jeżdżeniem możecie sobie ekspić konie, by potem zyskać wyższy ich tier. Także no, handel ma bardzo, bardzo wiele pozytywów. No, podłączanie tego konia polega na tym, że klikamy Connect Wagon, zaznaczamy konia i wóz. Nie łączymy, już mamy połączone koń z wozem. Także tak wygląda handel, takie są podstawy. W późniejszych poziomach rozwijania handlu, jak widzicie, mój poziom to jest tylko Appertains 2, ale gdy już będziecie mieli poziom profesjonal, odblokują wam się po prostu nowe możliwości handlowe i warto pomyśleć, bo będziecie mogli przemycać bardzo drogie towary na dalekie odległości, co równa się zysk. I to czasami naprawdę bardzo intratny. Warto też sobie zaznaczyć misje handlowe. Mogą wam się one przydać. Po prostu, no nie wiem, jeżeli będziecie handlowali, misja będzie sprzyjała waszym celom handlu, waszym celom podróży, to zawsze coś wam wpadnie dodatkowo. Także z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam w jakimś stopniu ten mały poradnik pomoże lepiej zajmować się handlem. Jak będziecie chcieli filmik dotyczy czegoś innego, to piszcie w komentarzach. Cześć.